Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej przed kolejną premierą w Teatrze im. Ludwika Sołskiego w Tarnowie. To druga premiera w tym sezonie artystycznym, w sezonie 2020-2021. No, sezon jest trochę koślawy i dziurawy, ale dotyczy nas wszystkich. Cieszymy się, że chociażby w takiej formule jesteśmy w stanie się z Państwem spotkać. Ten sezon, ja przypomnę, poświęcony jest pamięci Edwarda Żentary. Więc wszystkie te premiery, które Państwo do tej pory zobaczyliście, czyli Mayday i tą, która będzie już w tę sobotę, czyli Po co jest noc, inspirowana poezją Edwarda Stachury, mają związek z osobą Edka. Liczymy, że projekt, który został, projekt autorski, przygotowany przez pana Ireneusza Pastuszaka, przypadnie do gustu, bo poezja Edwarda Stachury w wielu kręgach jawi się jako zjawisko niepowtarzalne i do tej pory czytane także przez młodych ludzi, więc mamy nadzieję, że to będzie fajne wydarzenie artystyczne. Oczywiście tutaj ten klucz i związek z Edkiem Żentarą jest bardzo prosty. Wielu z Państwa pewno widziało albo przynajmniej fragmenty filmu Siekierezada z niezapomnianą rolą Edka Żentary jako Janka Pradery. I zobaczymy, jak z tematem poezji Edwarda Stachury zmierzył się tutaj Irek Pastuszak. A okazja ku temu była nad wyraz szacowna i stosowna, ponieważ Irek Pastuszak obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej w zawodzie aktorskim i nie tylko, czego ogromnie mu gratulujemy. Nie będę przedłużał. Zapraszamy teraz na scenę. Na scenę, jedną ze scen po prostu ze spektaklu, a potem jeszcze porozmawiamy i przedstawimy wszystkich twórców. Zapraszamy serdecznie. Ustawcie się Państwo tak, jak potrzebujecie. Panie reżyserze. Wszystko gotowe. Zacznijmy od tego, czego zacząć można. I chyba inaczej nie można w tej wieczystej domenie. Nie od początku i nie od końca, ale od środka. Już to pierwsze zdanie, już ciąg tego pierwszego zdania upewnia mnie, że tak jest w porządku. A raczej, że taki jest porządek. Że chcąc mówić o wieczności, trzeba mi zacząć nie od początku i nie od końca, ale od środka.
bądź chcesz. Jak zjawa senna, życie jest człowieka, zjawia się. Dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. Śmierci normalnie i spokojnie odnajdziesz dzieciństwo. Schodź ku śmierci normalnie i spokojnie. Najgorsze zostawiasz za sobą. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy, Jirku. Chodź. Zapraszam wszystkich twórców. Zapraszam. Tak, więc ja sobie pozwolę przedstawić wszystkich twórców, którzy brali udział, biorą udział w przygotowaniu tego spektaklu. Adaptację tekstu i wybór tego, co Państwo zobaczycie wszyscy, mam nadzieję, w tę sobotę dokonał pan Jerzy Pil, którego nie ma, no i jest. Jest! A, przepraszam! Maska! Nie, przepraszam, miło powitać profesora. I Irek Pastuszak, reżyseria spektaklu Ireneusz Pastuszak, scenografia pani Ilona Iwańska, muzyka Arkadiusz Boryczka, multimedia, których fragment Państwo widzieliście, pan Jerzy Pilki, pan Andrzej Szypuła. Zapraszamy serdecznie, bo pan Andrzej, sobie robi przykład. I inspicjentka suflerka, której akurat dzisiaj nas tutaj nie ma, ale będzie zaraz pewno na próbie, pani Krysia Fudyma. Twórcy są do Państwa dyspozycji. Jest z nami oczywiście też Matylda Waczyńska, dyrektora artystyczna, która opiekuje się zespołem i tym, co dzieje się w działce artystycznej od tego roku, od tego w zasadzie sezonu artystycznego. Zapraszamy do zadawania pytań. Wodki. Trzy pokolenia, tak? Z tego co doczytałem, jeśli chodzi o informację prasową, skąd pomysł na połączenie tych trzech pokoleń? To, jak to rozumieć? Skąd pomysł? No,
Wiecie Państwo, żyjemy w czasach, kiedy upadają wszelkie autorytety. Za mojej młodości Stachura był jakimś autorytetem dla nas i wydawało mi się, że był kimś ważnym dla mojego pokolenia. A potem nagle się zorientowałem, że minęło jedno pokolenie, Stachura dalej w jakiś sposób funkcjonuje. Drugie pokolenie, już mówię o licealistach, nagle się okazuje, że też ta twórczość tego człowieka jest im znana. Być może nie tak, jakbym sobie to wyobrażał, ale w jakiś sposób się o niego otarli i zaczynają w pewien sposób myśleć, może nie tyle podobnie jak ja, czy moi młodsi koledzy, czy ci najmłodsi, ale jakby zaczynają szukać w Stachurze pewnych odpowiedzi na toczące ich pytania, więc chyba tylko z tego powodu. A poza tym też była to moja prywatna ciekawość, jak właśnie czyta się Stachurę, mając w tej chwili 17, 16 lat, 20. Tak, można czytać, można też śpiewać, jak się okazuje. No, to też no można. Utwory się łączą, nie tylko same utwory, tak? To też się łączy, nie wiem, dialogi, monologi. Są też elementy prozy Stachury i jego rozważań na różne tematy, które go nurtowały w tym okresie. I tak próbowaliśmy to połączyć. I utwory nie tylko te najbardziej znane, tak? W zasadzie tu ze znanych utworów, takich naprawdę znanych, to będzie chyba tylko jedna piosenka. I to jest jedyna piosenka, do której Arek muzyki nie zrobił, zrobił tylko aranżację. Natomiast reszta jest już jego pomysłem na śpiewanie Stachury. Jeśli chodzi o postaci, ktoś się wciela w Edwarda Stachurę i mam to rozumieć? Nie, to nie jest spektakl biograficzny, to nie jest spektakl o Stachurze. Stachura jest tylko i wyłącznie jakąś taką siłą przewodnią, czymś, co nadaje nam pewnego rodzaju kierunki. Jest zresztą spektaklem bardzo impresyjnym i nie ma jakiejś takiej normalnej, klasycznej dramaturgii. Jest to po prostu powiązanie pewnych przemyśleń na temat życia, na temat przemijania, na temat miłości, czyli tego, co tak naprawdę jest ważne. Jeśli chodzi o muzykę, była trudność, jeśli była, to na czym polegała tworzenie muzyki, melodii do słów Stachury? Wczoraj to pytanie jedno zostało zadane i jak po próbie przemyślałem, stwierdziłem, że chyba trochę źle odpowiedziałem na to pytanie, więc dzisiaj odpowiem dobrze. Utworów jest 11, natomiast każdy tekst, który czytałem, jakby narzucił mi swój rytm i pomysł na muzykę. To faktycznie muszę przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo miło i wygodnie mi się pracowało. Natomiast jeden tekst, jaki on ma tytuł? Jak już tu przyszłaś? Tak. To po prostu siedziałem nad tym tekstem, bo dziwnie się frazował ten tekst, nie mogłem znaleźć jakiegoś rytmu i tak sobie pomyślałem, że tak podeszła mi muzyka ludowa pod to, ale stwierdziłem, że nawet nie będę tego może proponował. Przeczytałem ten tekst, bo to był fragment tylko, więc cały tekst przeczytałem w domu. Niewiele z tego zrozumiałem, więc przyszedłem na próbę i pytam Irek, powiedz mi, o czym ten tekst jest. Może nie będę mówił, jak to Irek mi wytłumaczył. ale zrozumiałem. I ja mówię, Irek, no słuchaj, no jak ty tutaj muzykę widzisz do tego? On mówi, to słuchaj, może coś ludowego by tu zrobić, nie? Więc no tutaj klamka, że tak powiem, zapadła i jeden tekst faktycznie jest zrobiony na muzykę taką trochę ludową, można powiedzieć. No i przewidujemy to jako główny hit, prawda? Śpiewa go Michał, tak. Tak, tak. A już opisali klimat całego spektaklu. Widziałem też trailer w internecie filmowy. Trochę taki psychodeliczny wydawał mnie się, jak to na scenie się będzie miało. Będzie też trochę, nie wiem, uśmiechu, wesołości, czy bardziej... To znaczy, jak spektakl pójdzie dobrze, jak to na pewno życiu będzie. Trochę łez, trochę śmiechu, wszystko się znajdzie. To jest pani online, prawda? No niestety będziemy robić online. Ja bym się nagrywała, tak pozwolę do tego, jak to w rzeczywistości wygląda. No czy to się go nie nagrywało, to będzie na żywo.
Zagrany ten styl był też wiekopomna i historyczna chwila dla Tarnowskiego Teatru, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy i te trudne czasy pokazują, że te rzeczy zdarzają się po raz pierwszy. I to będzie pierwszy raz w Tarnowskim Teatrze premiera online streamingowana. Czyli aktorzy będą tutaj na scenie, będą grali, a Państwo, jeśli włączycie sobie wszystkie urządzenia przenośne, tablety, komputery o godzinie 19 w tę sobotę i wejdziecie na nasz profil na YouTube'a, to tam będzie udostępniona i najprawdopodobniej też na profilu na Facebooku. Będzie można sobie po prostu oglądać bezpłatnie, ale zachęcam do tego, żeby to zrobić właśnie teraz w sobotę, ponieważ to będzie jedyna możliwość, żeby zobaczyć w takiej formule ten spektakl, ponieważ nie zostawiamy go i nie będzie udostępniony dalej, tylko będzie ta możliwość, żeby w czasie realnym zobaczyć. Natomiast liczymy na to, że już niebawem, może z początkiem przyszłego roku, teatry zostaną otworzone i będzie można przyjść po prostu na ten spektakl i tutaj posłuchać na żywo chociażby tej muzyki ludowej, nie? No koniecznie. Zapraszamy serdecznie. Graliście już kiedyś bez publiczności spektakle? Nie mówię o tych nagrywanych, prawda? Bo na czym polega trudność? Chociaż to trudno łatwo sobie wyobrazić, nie widzicie reakcji. Trudność to nie jest nawet kwestia trudności. No, dla mnie to jest w ogóle zaprzeczeniem idei teatru, jaką ja w sobie hołduję w jakiś sposób. No. Dla mnie bezpośredni kontakt z widzem ma sens i to się nazywa teatr. Natomiast ta próba jest pewnego rodzaju szaleństwem, ale no żyjemy w szalonych czasach w tym momencie. Jakoś trzeba próbować się ogarnąć. Innego wyjścia nie mamy. Znaczy nie zostawimy tu aktorów samych, także nie będzie aż tak źle, ponieważ tutaj zasiądzie pewno kilkanaście osób, twórców i pracowników teatru, którzy będą po prostu obecni podczas tej premiery. Natomiast no, rzeczywiście nie sprzedajemy na to wydarzenie biletów, nie będziemy też nikogo zapraszać. Zaproszenia, które zostały wysłane, są też zaproszeniami po prostu na tę premierę online. Mamy nadzieję, że to jest po raz pierwszy i po raz ostatni. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie Państwu i zapraszamy jak zawsze do naszego teatru. Tym bardziej, że teraz naprawdę będziecie mieli Państwo łatwość, w sensie, że można sobie zobaczyć tę premierę w sobotę, siedząc gdzieś tam w domu albo w każdym innym miejscu, gdzie macie przy sobie urządzenie elektroniczne i dostęp do internetu. I zapraszamy na wszystkie nasze kolejne wydarzenia, ponieważ w przyszłym tygodniu zaczynamy próby do spektaklu. No, trudno tu mówić o premierze, ponieważ ten spektakl już był realizowany w naszym teatrze. To był spektakl Made in Baby Edu autorstwa Gianniny Carbonario, poruszający spektakl dotyczący losów trójki młodych ludzi, emigrantów, ale był grany tylko przez chwilę z tego względu, że wtedy teatr był w remoncie. Graliśmy go gościnnie w przestrzeni Tarnowskiego Centrum Kultury. Chcemy do niego wrócić, bo mamy jednego z aktorów, który grał w tym spektaklu, to jest Tomek Wiśniewski. I on zagra ponownie, ale mamy też świetnego Maćka Babicza i jeszcze świetniejszą dziewczynę, koleżanka się nazywa? Anna Zachciał. Anna Zachciał, która została wyłoniona z castingu na te role i pani Anna Zachciał będzie partnerować naszym aktorom i to będzie najbliższa premiera, która jest zaplanowana na koniec stycznia, natomiast też informowaliśmy o tym już w portalach społecznościowych. Też w przyszłym tygodniu rozpoczynamy próby do Zbrodni i Kary, którą mamy nadzieję pokazać na Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli końcem marca 2021 roku. Także nie ustajemy w pracy, a Państwa zachęcamy do tego, żeby informować o tym, co się dzieje u nas w teatrze i serdecznie zapraszamy na wszystkie kolejne wydarzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.